będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tym katolickim pozdrowieniem witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przybyli dzisiaj do tutejszej sali, ażeby obejrzeć i przeżyć wewnętrznie misterium pasyjne pod tytułem Męka Pańska w wykonaniu Katolickiego Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich i Młodzieży Ośrodka Kopieckiego, to jest z parafii Biała, Czarny Las i Kamyk. W sposób szczególniejszy witam Jego Ekscelencję, księdza arcybiskupa metropolitę częstochowskiego. Dziękuję mu serdecznie za to, że zaszczycił nas swoją obecnością, ale również za to, że interesował się przygotowywaniem tego misterium pasyjnego i wyrażał radość z naszego zamiaru wystawienia Męki Pańskiej na tutejszej scenie. Witam serdecznie księdza kapelana Jego Ekscelencji i wszystkich księży tutaj obecnych. Na wstępie pragnę bardzo serdecznie podziękować tym osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do przygotowania tego misterium pasyjnego, które za chwilę będziemy oglądać. Inscenizacja Męki Pańskiej jest dziełem dwóch salezjanów. Tekst opracował ksiądz dr Franciszek Harazim, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Muzykę opracował ksiądz dr Antoni Chląd, pseudonim Chlądowski, brat księdza kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski. Premiera Męki Pańskiej odbyła się 8 marca 1931 roku w Krakowie w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego przy ulicy Tynieckiej 39. Od tego dnia przedstawienie Męki Pańskiej wędruje po wielu scenach amatorskich w naszym kraju i było wystawiane w kilkudziesięciu miejscowościach, w których salezjanie prowadzili lub prowadzą działalność wychowawczą lub duszpasterską. Za kilka chwil inscenizacja Męki Pańskiej Harazima i Chlądowskiego zostanie wystawiona na scenie tutejszego domu strażaka. Pragnę zaznaczyć, że jest to widowisko teatralne o charakterze religijnym. Modlitewny nastrój, bogaty przekaz ewangelicznych treści, śpiewy, odpowiednia dla danej sceny muzyka oraz sama gra aktorów mają prowadzić do przeżyć tajemnicy naszej wiary. Ponadto sceniczne obrazy przypominające nam wydarzenia sprzed 2000 lat mają otworzyć nasze oczy i nasze serca po to, abyśmy mogli dostrzec w tych obrazach współczesną rzeczywistość naszej wiary. Judasz wyszedł z grona Chrystusowych uczniów, ale wydobywa się też spośród nas za każdym razem, gdy człowiek ochrzczony oddaje wartości chrześcijańskie za szeleszczące banknoty. Oprawców sprzed 20 wieków naśladują dziś skutecznie ci, którzy zadają ból i zabijają niewinnych ludzi, chrystusowych braci. Przed Piłatem i wobec dzisiejszych sędziów słychać te same okrzyki. Chrystus szedł na Kalwarię zatłoczonymi ulicami Jerozolimy. I dzisiaj niesie on swój krzyż poprzez ogrom człowieczych losów i ludzkich dziejów. Przedstawienie Męki Pańskiej jest spektaklem amatorskim. Jego wykonawcami są ludzie młodzi, a nawet uczniowie szkoły podstawowej. Proszę zatem o wybaczenie niedoskonałości ich gry aktorskiej, a może nawet i potknięć. Przedstawienie, chociaż zawiera elementy dyskretnie podawanego humoru, ma charakter dramatu.
Domaga się zatem zachowania poważnego nastroju i należytego skupienia. Proszę zatem nie klaskać podczas przedstawienia ani po poszczególnych aktach. Jeżeli szanowni widzowie będą chcieli wyrazić aktorom swoją wdzięczność przez oklaski, będą mogli to uczynić po ostatnim akcie przedstawiającym zmartwychwstanie Chrystusa. Dobrowolne ofiary na pokrycie kosztów związanych z przedstawieniem będzie można złożyć na tacę po drugim akcie. Wszystkim uczestnikom Misterium Pasyjnego Męka Pańska życzę miłych wrażeń i głębokich przeżyć. Zbliżamy się do celu swej pobożnej, paschalnej pielgrzymki. Góra Oliwna objęła nas swoim rozmodlonym szumem, a tam, u jej stóp, miasto nasze święte, morzem świateł błyszczy. Pozdrówmy stąd świątynię Boga naszego. Potężny Jehowa, I'm
niedaleka droga do bram Jeruzalem. Tam dusze nasze rozweselą się wielkim świętem Paschy. Tam pokolenia pójdą gromadnie przed Panem każde Boże i szcząc te śluby i woła. Judaszu, co tu robisz? Nie mam czasu. Sprzedajesz mistrza. Sprzedaję i sprzedam, bo tak mi się składa. Judaszu. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Judasz z Kariotu? Czeka. Nie bardzo się spieszył. Pieniądze masz? Mam, doskonale. Daj mi te pieniądze. Judaszu! Nie mam czasu! Nie mam czasu! Nie masz czasu? Ktoś mnie woła. Ktoś mi tu przeszkadza. Cóż znowu? Pamiętaj, Judaszu, że obiecałeś Sanhedrynowi i dotrzymać musisz. Na twe życie. I na moją śmierć. Nic się nie bój. Dla ucznia Nazarejczyka każda obietnica jest święta. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, mieć będziesz wdzięczność Sanhedrynu i ludu. Dobra to rzecz, wdzięczność, ale daleko wyżej cenię sobie pieniądze. Użyteczniejsze są i dźwięczniejsze. Srebrników ci nie poskąpimy. Słuchaj, trzeba się śpieszyć. Widziałem mistrza idącego w te strony. Mogliby nas zaskoczyć i uniknąć zasadzki. Widzisz, tam jest miejsce samotne i cieniste, gdzie on zazwyczaj się modli. Tu zaś gromadzą się jego uczniowie. Może dziś towarzyszą mu wszyscy. Wydaj rozkaz, żeby żołnierze i gromada naszych osaczyła go nieznacznie wielkim dołem. Przeszkodzimy łatwej ucieczce i możliwej obronie. Rozumiem. Jedna jeszcze istnieje trudność. Jak w tym gronie ludzie nasi poznają mistrza? Ten, którego pocałuję w twarz. Ten ci jest. Chwytajcie go, zwiążcie i prowadźcie ostrożnie. Wszystko zatem przewidziane. Pewnie idą. Usuńmy się, by nie budzić podejrzeń. Sieć założona. I to ja ją zastawiłem na mistrza. Ja, Judasz. Oto przykazanie nowe zostawiam. Byście mieli miłość jedni ku drugim. Kochajcie się wzajemnie, jako ja was umiłowałem. Po tym poznają ludzie, żeście moimi uczniami. Panie, dokąd idziesz? Dokąd ja idę, ty jeszcze później możesz. Lecz wkrótce i ty pójdziesz za mną. Dlaczego, panie, nie mogę iść z tobą zaraz? Życie swoje chętnie dam za ciebie. Szymonie, Szymonie. Oto szatan pożądał was, abym was przesiał jako pszenicę. Ale modliłem się za tobą, bo nie zachwiała się twoja wiara. Och, mistrzu. Wy wszyscy zaprzecie się o mnie. Jeszcze tej nocy. Napisano bowiem, uderzą pasterza, a rozproszą się owce trzody. Nie zaprzemy się ciebie, mistrzu. Nie, nigdy, mistrzu.
Gdyby mi nawet trzeba było razem z tobą umrzeć, na pewno nie zaprę się ciebie. Szymonie, zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur dwakroć zapieje, ty po trzykroć się mnie zaprzesz. Smutna jest dusza moja, aż do śmierci. Zostańcie tutaj, czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Jeżeli ziarno pszenicy rzucone w ziemię nie obumrze, to nie przyniesie plonu. Słyszałeś? Tak. To godzina ciemności. Módlmy się, bracia. Czas, a smutek nasz obróci się w radość. Powraca do ojca. My zaś zostaniemy tu na ziemi sierotami. Bez dachu, bez mistrza. Do kogoż się udamy, kiedy jego zabraknie? On tylko posiadał słowa żywota. Przy ostatniej wieczerzy karmił nas chlebem żywota. Ciało swoje dał nam za pokarm. Krew swoją za napój. Tak. I dodał, to czyńcie na moją pamiątkę. Zatem mistrz pozostanie przy nas. I ze wszystkimi ludźmi. Zawsze. Aż do skończenia świata. O, wielki jest nasz mistrz. A dobry bez granic. Ojcze mój, dla ciebie wszystko jest możliwe. Jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Ale nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Szymonie, śpisz? Tak więc mogłeś jednej godziny czuwać ze mną. Mistrzu, czemu śpicie? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch
bardziej ochoczy, ale ciała mu tu będę. Ojcze mój, jeśli ten kielich nie może mnie minąć, jeno abym go pił, niech się stanie wola Twoja. Szymonie, i ty Jakubie, burza jakaś miota postacią mistrza i chwieje nim jak wątłą łodygą kwiatu. Ach, krople krwi świecą na jego twarzy. Nie, Szymonie, nie mądźmy mu tej godziny. Rozważajmy raczej jego słowa, one umocnią nas na duchu. Jako Mojżesz podwyższył węża miedzianego na pustyni, tak trzeba, aby został podwyższony Syn Człowieczy. Aby każdy człowiek, który weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I chwila ta się zbliża. Tak. Na krótko światłość jeszcze zostanie z nami. Pozwól mi iść do Niego. W tę chwilę ostatnią. Bronić będę mistrza, jeśli zajdzie potrzeba, nawet własną krwią. Szymonie, już zapomniałeś? Wybacz, Janie, lecz on jest mocą i życiem. Bogiem mocny. Lecz także i pokorny. Obdarzy nas swą potęgą niezmierzoną. Janie, pozwól mi iść do niego. Idź, Szymonie, ale mu nie przeszkadzaj. Mistrz nasz rozmawia z ojcem swoim na modlitwie. Idę z tobą, proszę. Oto posyłam was jako owce między wilki. Ale powiadam wam, nie obawiajcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Obawiajcie się raczej tego, co i ciało, i duszę rzucić może w ciemności zewnętrzne. Mistrzu, wierzę tobie, ufam tobie bez granic. Ty? Ja. Dziwujesz się? Bardzo mnie to dziwi. Czyż nie tutaj chodziliśmy z mistrzem na modlitwę wiele razy? To prawda. Ale ty nie należysz już do grona jego apostołów. W jakim celu tu przychodzisz? Skryźliwy i uszczypliwy jesteś, Janie. Uprzywilejowane miejsce u boku mistrza czyni cię zarozumiałym, jak mi się zdaje. Nie wahasz się posunąć do oszczerstw względem twojego brata? Nie oczerniam nikogo. Wiem, co mówię. Co wiesz? Niewdzięczność twoją, zdradę, którą knujesz, niezmierną żądzę złota pożerającą ciebie, pychę twą straszną i nienasyconą. Jesteś jasnowidzem, jak widzę, przyjacielu. Dlaczego pytasz, kiedy wszystko wiesz? Pytam, żeby ratować ciebie, przyjacielu. Radzę ci, żebyś ratował siebie i mistrza, jeśli umiesz. Oto widzisz, przyznajesz się do zdrady. Do niczego się nie przyznaję. To wszelako wiem, że spisek jest w toku. Ofiarą tego spisku mistrz. Żegnaj. Zostań, bracie. Połóż mnie. Między wami a mną nie ma już nic wspólnego. Wszystkie więzy łączące nas zostały zerwane. Fatalnie zerwane i na zawsze. Nie mów tak. Widzisz, dla ciebie on cierpi. Dla ciebie i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Pójdźmy do niego, Judaszu. Przenigdy. Zastanów się nad sobą, bracie. Także i ty doznałeś jego najtkliwszej miłości. Także i tobie dał on siebie samego za pokarm. Pójdź do niego, Judaszu. U jego stóp znajdziesz utracony spokój. Powiedziałem, że nie i tak być musi. Chodziłem za nim jak obłąkany w uciążliwych podróżach przez Judeę, Samarię. Spodziewałem się urzędu wysokiego w jego królestwie. Ale teraz, kiedy wszystko naokoło niego rozpada się w gruzy, kiedy tłum zawiedziony i rozgniewany wybucha głuchymi okrzykami śmierci, Judasz
ponownie staje się Judaszem. Te srebrniki bodaj w części nagrodzą mi nędzę i ofiary poniesione dotychczas z jego przyczyny. Niewielka to wprawdzie rzecz, mistrzu, ale w każdym razie lepsza od próżnych twoich słów i obietnic. Chwały w chmurach i ponad chmurami. Obłąkany jesteś, Judaszu. Pycha mówi przez ciebie, zasłania ci wzrok. Serce jadem zatruwa. Przytomny jestem i bardzo daleki od obłąkania. Jeden z was diabłem jest, pamiętasz? Niech mu tak będzie. Powiedział prawdę, ależ na swoją zgubę. Na twoją zgubę, Judaszu. Ależ nie, bracie, przyjacielu. Nie odpycha jego nieskończonej miłości. Jego miłosierdzie większe jest od ogromu mórz. Większe niż ziemia cała. Pójdźmy do niego, Judaszu. Nigdy. Ty możesz iść za jego różowymi snami. Mnie sny nie wystarczą. Ja jestem twardy mąż z Kariotu. Mnie trzeba zemsty i złota. Ty, ja nie. Idź do niego. Syn człowieczy pójdzie na mękę według tego, co o nim napisano. Ale biada owemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby ów człowiek nie narodził się. Poszedł. I bardzo dobrze. Ja tymczasem spocznę i przeliczę czas. Ach, te pieniądze! Jakież one mają dziwny blask! Jaki dźwięk! Jaką siłę! Na ich widok śmieją się oczy! Serce jakoś żwawi, bije w piersiach i żyć się chce! Trzy lata! Jak cień chodziłem za nim. Trzy pełne lata. Myślałem, że mistrz zbuduje potężne królestwo tu na ziemi. Że purpurą odzieje swe barki. Że mnie i innych w tym królestwie na najwyższe wyniesie godności. Marzyłem nawet, że skarbiec w zarząd mi odda i nurzać się będę w złocie. I cóż z tego wszystkiego? Kazano Judaszowi być ubogim. Do niczego się nie przywiązywać. Ni do bogactw, ni do rozkoszy, ni do sytości ziemskiej. Kazano mi być, o zgrozo, pokornym i cichym. Kazano mi cierpieć prześladowanie dla sprawiedliwości. Och, te oczy jego. Jakże głęboko patrzyły w moją duszę, gdym pożywał z nim paskę. Czułem, że czyta i czyta wszystko, jak w otwartej księdze. Pamięta mi to, że oczy jego wezbrały łzami, gdy tu doczytał się końca mej zbrodni. Widzisz, Judaszu, on płakał nad tobą. On dotąd jeszcze cię kocha. Mnie kocha? Kto tu? Kto śmiał się dotknąć moich srebrników? To wszystko moje. Jam to zarobił i z nikim dzielić się nie będę. Wstydź się przyznać, że oto tę garstkę srebrników wypłaciła mi dzisiaj starszyzna żydowska. Za kogo, Judasz? Za kogo? Za Jezusa. Kusili.
więc skorzystał. Sprzedałeś? Za 30 szczyków srebra, to przecież garść pieniędzy. 30 srebrników za przyjaciela. To prawda. On mi nic złego nie uczynił. A przecież mam żal do niego. Mam żal, bo mnie zwiódł. Nie został królem, słyszysz? Mam żal, bo on sądził, że zajaśnij na dworze, że pieniądze mieć będę. I cóżem wydeptał w tej wędrówce za nim? Oto tę brudną, spłowiałą szatę, te dziurawe sandały i ten chudy trzos srebrników. W trzosie swoim masz 30 srebrników, otrzymanych za zdradę mistrza. Czy nie tak, Judaszu? Tyś powiedział. Dlaczegoś to uczynił? Dlaczego pytasz? Idź precz, Maro przeklęta, ze swoimi pytaniami. Przywarłaś do mego serca i od kilku dni ssiesz moją krew jak pijawka. Już mi tyle krwi wyssałaś, że aż mi dziwno, iż dotąd żyję. Judasz, ty mężu hardy, chyba nie zapomniałeś, że pieniądz masz mój blask. Twój przemożny urok, który ciągnie ku sobie nawet ćmy. Oczy się śmieją do tej mamony. Serce jakoś żwawiej bije w piersiach i żyć się chce. Hej! Do mnie, ludzie! Tędy droga do Nazarejczyka! Głos dochodzi do sali sądowej i przeszkadza w przesłuchaniu Nazarejczyka. My nie komary, setniku, żebyśmy brzęczeć mieli. A to, że piosenką skracamy sobie czas, to starobyczaj żołnierz. Poniekaj słów, Kasiuszu, masz zawsze przekorę na końcu języka. Szukaj, setniku, starego legionista rzymskiego wolnego od przekoru. My, stare woje rzymskie, służbiacy kapłanów żydowskich. Czyż to nie gorycz losu? Pod wozem jakiegoś obszarpańca z kawiotu kluczemy się po nocy jak bando pryszku z burkana. Czyż to może zaszczytne? I ty, Longinusie, powiadasz, że Kasiusz ma przekory na końcu języka. Jam stary żołnierz, a starość nie radość. Z przekorą i z wyźliwością chętnie się kucha. Ale spojrzyj na onych młodych. Patrz, jak marnieją w tej nowej służby namiestnika Piłata. Mylisz się, stary towarzyszu broni. Nie służba piłatowa, czerstwo dziw pożera. Cóż więc takiego? Tęsknota za ojczyzną, za rodziną, za wodami żółtego Tybru. Siadła się Roma.
wysoka i stroma, gdzie orłów się rzymskich rozmnaża ród. O słońce, co bujasza złotym rybakiem, i z nieba spogląda na ziemi grom, na ziemi grom. Pachołku Żylowski, w której to krainie znajduje się Roma i płynie Żółty Tybr? Ja wszystko wiem. Ja wiem nawet to, że nad tą żółtą rzeką urodził się pewien Ctezyfon, który ma bardzo zieloną w głowie. Mniejsza o to, jaka barwa przeważa w mojej głowie. Ty, Malchusie, masz naprawdę wyjątkowe szczęście. Widziałem, choć co prawda, przy świetle księżyca i pochodni, jak cię trzepnął po łbie jeden z uczniów Nazarejczyka. Ej, tak na palec, gdyby sięgnął dalej, już by było po twoim pustym czerepie. Że mi przy tym ucho odleciało, to nie nowina. Ale że to samo ucho trzyma się głowy, że słyszę, że ani znaku cięcia nie zostało, temu się nadziwić nie mogę. Opowiedz nam, jak to się stało, bo zamieszanie było i wszystkiego człowiek nie mógł zobaczyć. Wypadek chętnie opowiem. Dół się tylko drew do ogniska, żeby mi język nie zesztywniał zimna. Co się działo z początku, każdy z was wie. Padliśmy na ziemię, jakby piorunem rażeni. Jaka potęga zwaliła nas z nóg, tego powiedzieć nie umiem. To ci niedawno mówiłeś, że wszystko wiesz. No, bywają wypadki, że czegoś nie wiem. Bądź co bądź, ten Nazarejczyk to nie lada człowiek, bo zważcie, powiedział dwa słowa, jam jest, a nas jakby już nie było, jakby Icher mógł. Leżeliśmy na ziemi obaleni jak martwe płody. Kto potem było, sami chyba wiecie. Nie wszyscy wiedzą. Kiedy Nazarejczyk wpadł w nasze ręce, dopadli nas jego przyjaciele. A że siły mieli niepośrednią i pięści twarde, to i stary Kasjusz za przeproszeniem i wszyscy inni przyznać muszą. Wtedy to jeden z nich obciął mi ucho. To oto prawe ucho. A klęł się na wszebogi, że nie zmyślał. Wierzymy. Opowiadaj dalej. Słuchajcie, stała się rzecz niesłychana. Nazarejczyk podniósł ucho z ziemi, przycisnął je na swoje miejsce i przyrosło. Powiadam wam raz jeszcze, że to albo wielki człowiek, albo jeden z owych bogów, którego wasi mędrcy jeszcze nie poznali. Uważaj, Malchusie, uważaj dobrze na swe słowa.
Bo jeszcze kto pomyśli, że jest w mowie z Nazarejczykiem? Niech sobie myślą o mnie, co się komu podoba. Tymczasem dołóżcie drew do ogniska, bo jak mi się zdaje, to sąd przeciągnie się za pierwsze pianie koguta. A wy zmarzlowy, gęsi wam na prawie twarz, a nie żołnierzami być. Ja w bram pałacu każdą noc czuwam i nie narzekam na zimno. A wam przy ciepłym ogniu jeszcze zimno, wstydzilibyście się tacy waleczni zahartowani na zimno żołnierzy. Przestań mędrkować i mękować językiem, a piluj klamki. Co się zaś tyczy gęsi, tobie zostawimy ich pióra na pierzynę, a sobie mięso. Wiodę wam tu jeszcze jednego. Ustąpcie tylko miejsca przy ognisku, bo gość to wiekowy i przysięgnięty do kości. Dokąd to ciebie, człowiecze, bogi prowadzą? Ciekawość, panie, prosta ciekawość, jaki też zapadnie wyrok na owego, którego się pojmali, bogrójcu. Rybak to rodem z Galilei. Jan przemówił za nim w bramie. A możeś ty uczniem Nazarejczyka? Jeżeli się nie mylę, nie raz, nie dwa razy widziałem go blokącego się Nazarejczykiem. Pewnież uczniem jego? Myli się, człowiecze. Nie jestem uczniem jego. Zatrzymaj się przecież. Zostań. Naprawdę, i ten był z Jezusem Nazareńskim. Przysięgam wam, że nie znam tego człowieka. Co mówisz? Ty go nie znasz? Dlaczego zerkasz tak wokoło niespokojnie, jakby się wymknąć z niewygodnego położenia? Zdradza cię i mowa twoja, boś Galilejczykiem jest oczywiste. Pójdź no, staruszku, ucieszysz mistrza swego, a bardziej przyjaciół jego, Żydów. Przysięgam wam, że nie znam tego człowieka, o którym mi powiadacie. Kukurza niech było, że lato pyska, kurzą się tarcze i płynie krew, i płynie krew, i płynie krew, i płynie krew. Hej, dalej bracia, hej, dalej szwalo, widzisz zwyciężać, to Rzymu śpiew, to Rzymu śpiew. Ty, Piotrze, nie znasz Jezusa? Przecież przed kilku godzinami obiecałeś pójść za nim do więzienia, a nawet na śmierć sam. A teraz zaprzysięgasz się, że go nie znasz. Piotrze, doprawdy nie znasz Jezusa? Nie pamiętasz, jak słodko wezwał cię do swego orszaku? Jak czule i rzewnie żegnał się z tobą przy ostatniej wieczerzy. Zląkłem się bardzo. Piotr! Pierwszy apostoł się boi. Zląk się cienia ludzkiego i swego cienia. Piotrze, czy to ty porwałeś się na tłum żołdaku po grójcu? Zawzięcie broniąc mistrza przed pojmaniem. Zląkłem się bardzo, powiadasz. Kogo? Języka prostego sługi? Kajfasza? To się nazywa być pierwszym apostołem. Piotr, zapadnij się pod ziemię ze wstydu. Nim kur dwakroć zapiął, ty po trzykroć zapaliłeś się swego mistrza. Prawdę powiadasz. Nim kur dwakroć zapiał, po trzykroć zaparłem się mistrza swego. On mi to przepowiedział. Wiary temu nie dałem. A przecież poznali mnie tu przy ognisku. Nastawali na mnie groźnie. Otoczyli jak stado szakali ofiarę swoją. Mistrzu! Ja zląkłem się bardzo. Nie krzycz. Zbawisz tu jeszcze żołdaków i resztę nocy spędzisz w lochach prawdowego więzienia. Myśl o zdradzie swojej.
tchórzliwym sercu, a lękaj się wpłatania mistrza słabego. Mistrzu, czemu odeszłeś od nas? Czemu zostawiłeś nas jak pisklęta trwożne, którym jastrząb porwał kokosz? Spojrzyj, Piotrze, tam, w głębi dziedzińca. Oto baranek Boży, związany, spoliczkowany, na śmierć osądzony. Idzie cicho, bez skargi. I ty go nie znasz, Piotrze? Mistrzu, przebacz. Pijana jest od nienawiści ta zgraja żydowska. A także od wina, przyjacielu. Wczoraj chodziłem po mieście, zaglądałem do domów przyjezdnych i winiar, a wszędzie roiło się od tłumów upijających się i wygrażających Nazarejczykowi. Ja również to zauważyłem. Wśród złorzeczeń i wrzawy krzyczano od czasu do czasu: niech żyje Kajfasz, niech żyje Sanhedryn. Okrzyki te dobrze były opłacone groszem i winem. Zdaje się, że Sanhedryn zwycięży. Oczywiście, że zwycięży. W tym wypadku niesłusznie. Być może. Zwyczajnie wygrywa ten, kto najgłośniej krzyczy. Słuszność zależy od silnych płuc. Toż to komedia. Faryzeusze zaś mają płuca spiżowe, możesz mi wierzyć. Gotowi krzyczeć tygodnie całe, aż w końcu postawią na swoim. Zawzięci są. Podstępni, przewrotni jak węże. Nazarejczyk niesłusznie dostał się w ręce. Ale tacy nie pytają o niewinność, ale o zysk i przewodnictwo w narodzie. Zawyrokował, że Jezus z Nazaretu winien jest śmierci. Żądają, żebym skazał go na śmierć. Na wszystkie bogi Romy, cóż złego uczynił ten człowiek? Nie umiem ci tego powiedzieć, namiestniku. Męci! Niech żyje miła! Śmierć Nazarejczykowi! Boją się, żeby się nie skalali, wstępując w dom poganina. Obłudnicy! Sanhedryn, jak widzę, przewodzi temu tłumowi. Precz Chrystusem! Precz Chrystusem! Jakie oskarżenie przynosicie przeciw temu człowiekowi? Zwalczył się z ten lud! Zabrania płaci, dajmy Cezarowi! Królem i Bogiem się mieni! Weźcie go sobie wy i osądźcie według prawa swego. Nie! Nam nie wolno śmiercią karać! Wprowadzić Nazarejczyka. Macie się z nim! Macie się z nim! Skończyć z nim! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Czy ty jesteś królem żydowskim? Sam od siebie zadajesz mi to pytanie. Czy też inni powiedzieli ci o mnie? Czyżem ja Żyd? Lud twój i przedniejsi kapłani wydali cię w moje ręce. Cóżeś uczynił? Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było stąd, słudzy moi niechybnie by walczyli, aby mnie Żydom nie wydano. Lecz teraz królestwo moje nie jest stąd. Więc ty jesteś królem. Ty mówisz, bo jestem królem. Ja się na to narodziłem i na ten świat przyszedłem, aby prawdzie wydać świadectwo. Każdy, kto z prawdy pochodzi, słucha głosu mego. Co to jest prawda? Ja nie znajduję w nim żadnej... Owszem, także i Herod nie znalazł w nim nic takiego,
to by na śmierć zasługiwało. Swą nauką podburzał lud w całej Judei. Łamał szabat! Bluzi boku! Winien śmierci! Czy nie słyszysz, o ile rzeczy cię oskarżają? Przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako burzyciela ludu. Oto ja, badając go wobec was, nie znalazłem w nim żadnej z tych win, o które go oskarżacie. Na wszystkim! Śmierć na nie dowiedziono mu niczego. Ale ponieważ utrzymujecie, że łamał szabat i prawo wasze, każę go ubiczować, a potem wypuszczę na wolność. Nie! 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 Śmierci! Utrzymuj go! Utrzymuj go! Odprowadzić Nazarejczyka i trzymać pod strażą. Setniku, zostań. Jeśli ten motłoch drapieżny się zbuntuje, będę w kłopocie. Rzym jest daleko. Rozruch taki łatwo może stać się moim grobem. Spróbuję innego sposobu. Idź zaraz do więzień państwowych i przyprowadź tu zaraz tego rokoszanina, rozbójnika i mordercę, ujętego we wczorajszych rozruchach. Barabasza? Właśnie jego. Wobec tego złoczyńcy i zbrodniarza duch ludu wzburzy się i zapali. Jednogłośnie powinni wybrać Jezusa Nazaretu. Takim oto sposobem uda mi się wydostać z tego uciążliwego położenia. Nie obliżę ani Cezarowi, ani żydowskiej tłuszczy. Pozdrowienie Poncjuszowi Piłatowi. Skąd przychodzisz? Z Cezarei, szlachetny Poncjuszu. Z Cezarei? Z poselstwem do ciebie posyła mnie szlachetna małżonka twoja, Klaudia Prokula. Nic nie mieszaj się w skazanie tego sprawiedliwego. Wiele nacierpiałam się z jego powodu tej nocy. On jest niewinny. Ocal go, mężu. Jak sobie postąpić? Szlachetna małżonka prosi o odpowiedź. Powiedz Klaudii Prokuli, że wysłuchane jest jej życzenie. Jezus z Nazaretu jest wolny. Wolny? Tak jest. Ocalony i wolny zawdaniem się moim. Pozdrowienie szlachetnej Klaudii. Jest u was zwyczajem, abym wam jednego więźnia wypuścił na paskę. Kogo chcecie, abym ułaskawił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Chrystusem? Jeżeli chcecie, wypuszczę wam króla żydowskiego. Nie chcemy! Nie chcemy! Na Chrystusa! Na Chrystusa! Na wszystkim! Czy zrozumieliście dobrze, kogo chcecie, bym wypuścił? Barabasza czy Jezusa? Barabasza! Chcemy Barabasza! Chrystusa ukrzyżuj! Ukrzyżuj Chrystusa! Wypuść Barabasza! Wypuścić im zbrodniarza. Poznał swój swego. Co to znaczy? Mnie się wypuszcza na wolność? Wolny jesteś. Z łaski tego tłumu. Stokrotne dzięki namiestnikowi Piłatowi! Niech żyje! Niech żyje! Niech żyje! Śmierć Nazarejczykowi! Śmierć mu! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Wybraliście Barabasza nie na swoją chlubę. Cóż wtedy mam uczynić z Jezusem, którego wy mienicie królem żydowskim? Ukrzyżuj go! Cóż złego uczynił? Winien śmierci! Winien śmierci! Słuchaj, szlachetny Piłacie, po wyroku, jaki zapadł w świętym Sanhedrynie... Wyrok niesprawiedliwy. Namiestnik rzymski nie może sądzić Najwyższej Rady Żydowskiej. Nie sądzę jej, lecz stwierdzam prawdę. Czego żądacie? Wśród ludu pilnie zabierałem głos, nakłaniając tłumy do umiarkowania i pokoju. Daremnie,
Za bardzo skrzywdził nas Nazarejczyk, zakon nasz i zwierzchność narodową. Teraz nadchodzi koniec jego życia i jego roboty. Kończ wywody swoje. Bo niechaj wahań i przewlekań szkodliwych. Jeżeli nie zadowolisz tłumu... Z pogróżkami przychodzisz? Z radą roztropną szlachetny piłacie. Strata Zajczyka! Maszyńcy! Słyszysz, namiestniku? Nawałnica rośnie. A przeszkody napotkane łamie. Ostatecznie? Cóż złego uczynił? Ja nie znalazłem w nim nic takiego, co by na śmierć zasługiwało. Precz z nim! Śmierć Chrystusowi! Ukrzyżuj go! Ukrzyż nim! Ukrzyż nim! Nie! Wam na przekór. Każę go obiczować, a potem wypuszczę na wolność. To był dawny i bluźnierco! Ukrzyż go! Ukrzyż go! Ukrzyż go! Jam tu namiestnik. Ja tu rozkazuję. Jeżeli zechcę, uczynię, co rzekłem. To budowni! Śmierć budownikowi! Niech będzie ubiczowany. Kim jest ten człowiek? Judasz z Kariotu. Jeden z apostołów Nazarejczyka. Apostołem byłem kiedyś. Teraz przestałem nim być. Zdaje się, jakbyś tego żałował, Judaszu. Powinienbym żałować, ale nie potrafię. Nawet nie chcę. Zmienny jesteś, przyjacielu. Nie mówiłeś tak w ogrodzie oliwnym, kiedy brałeś ode mnie 30 srebrników. Pamiętasz jeszcze, Judaszu? Przysługę twoją zapłaciliśmy suto. Czego żądasz więcej? Suto zapłaciliście, powiadasz. Ach, nie. Nie da się za pieniądze wykupić od wyrzutów sumienia, które mnie rozdziera. Dźwięk waszych srebrników jest zbyt nikły, by zagłuszyć straszliwy głos protestu i klątwy brzmiący w mej duszy jak orkan pustynny. Wiecie, kapłani, co mi ten głos powiada? Zdrajcy! To teraz dopiero głos ten się odzywa? Co nas obchodzi, to twoja sprawa! Właśnie. Sprawa to moja. Pocałunek, którym wydałem wam na Nazarejczyka. Jak ołów rozpalony pali mnie w sercu. Jak wąż jadowity zwolna pożera me wnętrzności. Zjada tobie! Zjada wam wszystkim, którzy tego węża potwornego rzuciliście mi w duszę. On i na was się rzuci. Oplecie was swym brudnym cielskiem i gryź was będzie wiecznie kawałek po kawałku. Namiestniku, każ wyprowadzić tego człowieka. Czego się naszczepiasz? Gdzie wy się znajdujecie, tam i ten człowiek znajdować się może. Mądrze powiedziałeś, namiestniku Piłacie. Ja stałem się wykonawcą zdrady. Ale plani waszej uląk się głowić. Gniew Boży okrutniej was złamie, aniżeli udasz. Wyprowadźcie tego człowieka. Arcykapłani Kajpaszu, nie wybaj na śmierć tego sprawiedliwego. On nie może umrzeć z mojej i waszej ręki. Biada wam, jeżeli stracicie tego sprawiedliwego. Bądź pozdrowiony, Nazarejczyku. Bądź pozdrowiony! Dość tego. Oto kazałem wyprowadzić go przed was, abyście się nareszcie przekonali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Przypatrzcie się. Oto człowiek. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! Weźcie go sobie wy i ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. My mamy prawo, a według naszego prawa on powinien umrzeć. Cóż złego uczynił? Czynił siebie Synem Bożym! Do bluźnierca! Ukrzyżuj go! Skąd ty jesteś? Mnie nie odpowiadasz? Nie wiesz, że mam moc ukrzyżować cię
i mam moc wypuścić cię na wolność? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej skóry nie dano. Dlatego powiadam ci, cięższy grzech ma ten, który mnie wydał w twoje ręce. Jeżeli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Ten nazywa siebie królem. Ktokolwiek zaś nazywa siebie królem, sprzeciwia się cesarzowi. Kto broni nieprzyjaciela cesarza, sam nieprzyjacielem się jego staje. Ostatecznie, co czynić mi należy? Wydać wyrok śmierci! Precy! Precy! Śmierć Chrystusowi! Śmierć Chrystusowi! Króla waszego mam ukrzyżować? Nie mamy króla, tylko cesarza! Cesarz jest naszym królem! Słyszysz? Lud żąda jego śmierci. Istnieje u nas przyjęta zasada, że głos ludu jest głosem Boga. Zaprzeczni! Zaprzeczni! Ukrzyżuj go! Słuchajcie mnie wszyscy, a głos mój pójdzie w przyszłe pokolenia wasze. Oto ręce moje są czyste. Nie winienem ja krwi tego sprawiedliwego. Wasza to sprawa. Krew jego niechaj spadnie na nas. Niech na głowy nasze spadnie jego krew. I na głowy dzieci nasze. Pójdzie na krzyż. Oto macie wyrok. Wiktorowie, idźcie przygotować krzyż. Zwycięstwo nasze! Śmierć Nazarejczykowi! A krzyż z nim! Gotować pochód na Golgotę! Na Golgotę! Śmierć Górniemcy! Nauczycielowi szabatu! Pomóc do swojego Ojca Niebieskiego! Wołaj głośno, bo jesteś w naszej mocy! Może pośle ci w pomocy chwyt z aniołów! Wiedzą, co czynią. Ale bowiem, jeśli to się dzieje z drzewem zielonym, to cóż z uschłym się stanie? Pójdź do Zaryjczyku! Zaprawiane gorzką mirą podałem Nazarejczykowi. Szaty mu zdejmują. Na krzyż kładą i rozciągają. Młotki przynoszą i ogromne gwoździe. Suknia jest cała tkana, przy to nie krajmy jej, a losujmy o nie. To jest twoja kolejka, Siuszu. Cześć. O, moja wygrana! Los suknię Nazarejczyka mnie przysądzi. Już krzyż podnoszą! Taki jest koniec tego, co cię królem mieni! Nie przyjaciela Boga i gwałciciela szabatu! Trzymał siebie za Syna Bożego! I za to zboczył, bo na drzewie krzyża! Bracie,
Jezus dogorywa rozpięty na drzewie krzyża w męce niewysłowionej. Musimy stać przy nim w te ostatnie chwile jego życia. Prowadź nas, Janie. Bądź pozdrowiony, Nazarejczyku! Świątynię, a w trzech dniach odbudowujesz, bywa w samego siebie! Jeżeli jesteś Synem Bożym, to strzyża! Innych wybawiał, a samego siebie wybawić nie może! Niechże siebie wybawiłeś, więc Chrystusie! Chrystus, Król Izraela, niechże teraz stąpi z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli w Niego! Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeżeli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział! Co to powiedział? Jestem Synem Bożym! Ty, co mury świątyń burzysz i w trzech dniach odbudowujesz, czemu nie rozsmużysz nieba? Czemu cię śmierci strach? Człowiek był sprawiedliwy. On był Synem Bożym. Około krzyża blasku robi płomień. Rzucano szyderstwa na świętego. On był niewinny, a został do krzyża przybity. Prawdę powiadasz, drże o własne życie. Panie, my Ciebie na śmierć prowadzili, ale nie z własnej woli, lecz na rozkaz cudzy. Grzech ten nam przebacz, o Synu Boży, my w Ciebie wierzymy. Uspójś za nas, cierpiorami, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Sądził, że nowym cudem zniwacie zamiary Sanhedrynu. Pomyliłem się strasznie. O nim się oddał i powlekli go na rzeź okrutną jak baranka ofiarne. Och, te nieszczęsne srebrniki. Dla waszego kuszącego blasku stałem się zdrajcą, Jezus! On mnie nazwał swym przyjacielem, gdym go oddawał w ręce gadów. Wasz to dźwięk zagłuszył te słodkie i pełne czarów słowo. Przyjacielu. Przybili go do krzyża. Tryskała krew mojego mistrza. Widzę pięć strasznych czerwonych strumieni. Zlewają się w jedną rzekę i pędzą z szumem spod krzyża tu prosto na mnie.
krew Syna Bożego. Biada mi! Ja wydałem ją w ręce Sanhedrynu. Co tu robisz, Judaszu? Co się tobie stało? Stójcie! Co ci się pytasz, arcykapłanie, co mi się stało? Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, żeby się był nie narodził ten człowiek. Tym człowiekiem, arcykapłanie, jestem ja! Ja zdradziłem podle mistrza. Syn Boży mnie przeklął, a klątwa jego opasała me biodra sznurem płomieni. Wżera się do szpiku kości. Pokolenia przyszłe wspominać będą Judasza, a imię jego nabrzmiewać będzie najpodlejszą zdradą. Judasz. Zdrajca! Gorączka cię opadła i majaczysz nieprzytomnie. Czego się naszczepiasz? Patrzcie. Oto na rękach moich krew. Krew widzę i na rękach waszych. Cała góra we krwi stoi. Tyle krwi. Za marnych 30 srebrników. Bierzcie te pieniądze. Gryzą mi ręce, palą mi serce. Bierzcie te pieniądze. Nie godzi się nam dotykać tych pieniędzy. Bo są zapłatą krwi. Mówicie, że nie godzi wam się dotykać tych pieniędzy. Przeklęte plemię szczurcze. A kto oskarżył Nazarejczyka? Kto wymusił od Piłata wyrok śmierci? Kto? Ci sami, którzy wypłacili mi te srebrniki. To moja i wasza zbrodnia. Ja sprzedałem, a wy kupiliście krew sprawiedliwego. Niech wam dzwonią te srebrniki, przekleństwo w pokolenia. Co mi jeszcze pozostaje z życia? Judasz, wróć do Jezusa. On ci przebaczy, jak przebaczał zawsze. Pamiętasz? Przyszedł na świat szukać tego, co było zginęło. Judaszu, owco zagubiona, idź do Jezusa. Nie. Nigdy. On rozpięty na drzewie krzyża przestał żyć. To moja zbrodnia. Jestem potępiony. Jesteś potępiony, Judaszu. Łotrowi przebaczył z krzyża i tobie przebaczy. Łotrowi przebaczy? Łatwo to być może. Łotrowi nie mierzyć się z Judaszem. Dla zdrajcy Judasza nie ma przebaczenia. Nie ma przebaczenia. Pozostaje tylko powróz. Zdrajco! Kończ marne życie! Kończ, Judasz! Biada! Umarł. Ojcu ducha oddam. Nas, ucznie swoje, w sierotstwie zostawił. Ukrzyżowali mistrza i nas ukrzyżują. Pan jawnie mówił. Zabiją pasterza, a stado owiec będzie rozproszone. Myśmy ufali, że on miał zbawić Izraela, oczyścić miasto święte. Ucisk, niewola gniecie nasz naród. Do niego serca ludu biegły jak ochyże strzały. Nadzieja wolności wzbierała w duszach jak odmęty morskie. A oto dzisiaj pojmały go wrogi.
na śmierć skazały i do krzyża przybiły. Nadzieje nasze srogi grad pościnał. Wesele nasze zniknęło jakoby dym, a czerstwość nasza zwietrzała jak sól. Nie skarżcie się, bracia. Skarga nie pomoże. Lecz z duszy się dobywa, jak ze serca krew. Jeżeli ziarno pszenicy w ziemię rzucone nie obumrze, spodziewanego nie przyniesie plonu. Pamiętacie te słowa mistrza? Pamiętamy, Janie. Dawno o nim wieszczyli prorocy, że Syn Człowieczy za ludzi miał umrzeć, a śmiercią swoją odkupienie przynieść światu. Co wola Ojca zrządziła i dała, również uczniowie mistrza przyjąć muszą. Natura cała płacze z powodu śmierci Syna Bożego. Zaiste, również teraz, jak i na szczycie Tabor, Jezus się Synem Bożym objawia, z mocą wielką. Baranek Boży podwyższony na krzyżu pociągać będzie do siebie pokolenia ludzkie. Krzyż, drzewa hańby i śmierci, stanie się drzewem zbawienia i żywota. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Cieszy się Izraelu, ciesz, ciesz się, ciesz, śpiewaj z weselem, bo nie ma tego, co sługi Jehowy zwał grobami pobielanymi. Cieszy się Izraelu, dlaczego się cieszyć? Czyżby dlatego, że niewinny i sprawiedliwy skończył na krzyżu? Że czysty jak łza policzony został między złoczyńców? Śpiewać radzicie z weselem. Śpiewajcie więc i krzyczcie głośno. Muszę wam jednak powiedzieć, że sumienia swego nie przekrzyczycie. Ono zaśpiewa wam inną nutę. Straszną może, ale prawdziwą. Może oskarży was z wyzrzutem o to, że staliście się winni rozlewu krwi sprawiedliwego. Jam także Żyd, ale brzydzę się rozlewem krwi niewinnej. Milcz, otrzepieńcze! Widzę, pobladły wam lica, choć radość udajecie. Oczy wam świecą złowieszczym blaskiem. Pali was prawda dotkliwiej od ognia, a pieśń radości zgasić jej nie może. Nurze, ciesz się, Izraelu! Śpiewaj z weselem, bo oto z wyroku Twego skonał na krzyżu ten, który Twoich chorych leczył, umarłych do życia budził, rzesze nauczał o Królestwie Niebieskim. Nazarejczyk? Bluźnierca? Zwodziciel ludu? Nie, nie bluźnierca. Ale jednorodzony Syn Boga Żywego. Chybaście oszaleli. Czyżby Bóg mógł umrzeć na krzyżu? Umarł, ale zmartwychwstanie. Zwycięstwem nad śmiercią potwierdzi moc swoją Bożą. Zatem ciesz się, Izraelu, Chrystus zmartwychwstał. Milcz, zaprzańcze! Pamiętaj, arcykapłanie, że Chrystus zmartwychwstały ponownie umrzeć nie może. Cóż będzie, jeżeli lud ujmie się za ulubionym mistrzem z Nazaretu, a na Sanhedryn skieruje swój słuszny gniew? Straż! Wziąć tego odstępcę i zamknąć do lochu więziennego. Głód i ciemności nauczą go czci należnej arcykapłanowi Boga i Izraela. Sam siebie z krzywy zdułeś, stawszy się katem i mordercą sprawiedliwego.
takim i ja odstępcą jak Józef z Arymatei. Napomknął tu Nikodem i Józef rzecz arcyważną. Sam słyszałem, jak ukrzyżowany mówił niedawno w świątyni: rozwalcie tę świątynię, a ja ją w 3 dniach odbuduję. Nie rozumiałem wówczas tych słów. Dzisiaj wszelako... Nie ma obawy. Rota żołnierzy czuwa nad jego grobem, a grób przywalony ciężkim kamieniem i opieczętowany. Ostatecznie, dlaczego sobie zasępiać czoła dla takich naszych? Ciesz się, Izraelu, ciesz, ciesz się, ciesz, śpiewaj z weselem, bo on przyszedł ten, który ciągnął ku sobie lud twój i wszystko twoje. Ciesz się, Izraelu, ciesz, ciesz się, ciesz, ciesz się, ciesz. Cuda, cuda, światłość! Co jest? Co jest? Co się stało? Jakie cuda? Zmartwychwstał! Sza, sza! Czuwaliśmy wszyscy. Nagle mignie błyskawica, jedna, druga. Padamy na twarz jak ongiś przy pojmaniu Nazarejczyka. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Powstał z martwych i znowu żyje. Ktoż by żyje? Któż by? Ten, którego złożono do grobu i opieczętowano. Nam zleciliście straż nad tym grobem. Nazarejczyk wstał? Jak się wstać? Tego wam powiedzieć nie umiem. Wstał piękny jak niebo. Chorągiew dzierżył w dłoni. Odziany był w purpurę królewską, a jasność biła od niego jak od słońca. Chrystus zmartwychwstał, to prawda oczywista. Milczeć! Milczeć jak grób. Rozumiecie, strażnicy? Ani słówkiem nie wolno wam mówić o tym. Nie dość na tym, trzeba nam zaradzić grożącej porażce. Rozkazuj, jesteśmy na twoje rozkazy. Sprawa jest bardzo prosta. Słuchamy. Straż grobu zrobi następujące sprawozdanie. Uczniowie Nazarejczyka przyszli potajemnie nocą, gdyśmy spali, i ukradli jego ciało. Nic więcej? To wystarczy. Zatem nie ma obawy. Jesteśmy zgodni, rozumie się. Nagroda was nie minie. Zgodni jak zgodni. Mam pewne zastrzeżenia. Wahasz się może? Wahać się nie waham, ale jakby to powiedzieć, znajduję pewną trudność. Jaką trudność ty znajdujesz? Nawet poważną trudność. Chcę ją słyszeć. Otóż proszę zauważyć, że kiedy śpię, to nikogo i niczego nie widzę. Właśnie! Nie pora bawić się do wcipy. Przyjmij, przyjacielu. To zadatek Sanhedrynu za waszą wierną służbę. Jeżeli tak, to nawet poważne trudności muszą ustąpić. Hej, hej! Józef z Arymatei i Nikodem są wolni! Anioł otworzył bramy więzień! Czemu tak krzyczysz? Krzyczę, bo wystraszyłem się bardzo i lękam się o swoją skórę. Chrystus zmartwychwstał chwalebnie. Zmartwychwstał dnia trzeciego, jak przepowiedział. Zwyciężył swoich wrogów, śmierć i szatana. Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Chrystus powstał z martwych. Zmartwychwstaniem swoim dowiódł wszystkim, że jest prawdziwym Synem Bożym. Chwała Chrystusowi zmartwychwstałemu! Chrystus zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja! Chwała Chrystusowi zmartwychwstałemu! I triumf Adonowi! Grób kamienny jego pusty! Anioł biały głosi jego zmartwychwstanie! Mistrz zmartwychwstały ma się nam pokazać! Alleluja! Chwała Chrystusowi zmartwychwstałemu!
Chciałem w imieniu całej sali bardzo wam podziękować za to, co może wygląda na teatr religijny, ale w gruncie rzeczy jest wielkim przekazem ewangelicznym. Wszyscyśmy patrzyli na to, coście przedstawiali z wielkim talentem, z poświęceniem. Podziwialiśmy waszą grę i waszą pamięć i śpiew i muzykę i to wszystko. Przeżywaliśmy to wszyscy, wspominaliśmy sobie. Ja przyznam się, że oglądałem podobną pasję blisko 40 lat temu, jak księża Salezjany w Krakowie grali. Po tylu latach odnowiłem sobie, patrząc na was, te swoje wspomnienia. Ale wszyscyśmy ze wzruszeniem, ze łzami, niektórzy to przyjmowali. Dlatego wam bardzo dziękujemy za tę grę, za tę rolę, za ten wysiłek. Bóg zapłać. Serca dziękuję, bo i wiele razy mówiłem księżom salezjanom, że trzeba w Częstochowie coś takiego zrobić, że trzeba mękę grać. I tym księżom salezjanom ze Stradomia w Częstochowie. I nieraz na Kamyku mówiłem, na Kopcu. I przyszedł czas, że właśnie wy jako pierwsi tutaj w naszym środowisku i potrafiliście tę pasję, jak mówimy, odegrać, przeżyć i staliście się naszymi dobroczyńcami. Bardzo dziękuję księżom salezjanom, księdzu dyrektorowi, księdzu reżyserowi, księdzu dyrygentowi i wszystkim tym, całe zaplecze. Widzimy, że to wszystko kolorystycznie, barwnie, ze światłami odpowiednimi. Bardzo wszystkim dziękujemy. Powiadam, to nie tylko piękna gra, ale to przekaz. Przekaz apostolski, bo nam się tutaj serca jednokrotnie kruszą i otwierają na wartości najwyższe, religijne. Chciałbym, żebyście dalej grali Niezmordowanie i żebyście w ten sposób byli apostołami tego, co jest najpiękniejsze w świecie, bo to, że Bóg za ludzi umarł, to jest najpiękniejsze. Dlatego warto się poświęcić nawet przekazowi tego, co jest najpiękniejsze na świecie. Życzymy szczęść Boże i gratulujemy wszystkim. Niech wam się też uda przez ten przekaz nie tylko ludzi wzruszyć i jakoś wewnętrznie usatysfakcjonować, ale niech wam się uda w czasie tych różnych seansów dużo przekazać ludziom, dużo zmienić, żeby nie było takich dramatów, które tak pięknie przedstawił Judasz, bo rzeczywiście takie dramaty w ludzkich sercach się dzieją, jak człowiek nie przyjmie Jezusa. Szczęść Boże! Dziękujemy.